15.48. No, był kotek, trzy białe łapki. Najadł się. Nawet specjalnie nie uciekał. Ja go zachęcałem. Więc powoli się oswaja. No i teraz jak się najadł, to patrzę, on robi fiku-miku. Tutaj, o, zobaczcie. Kicia, kiciulek, kici, kici, kici. Kici, 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 kici. O, to on. Kicia, kicia. Kici, 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 kici. O. Tak się prezentuje. Kiciulek. On już będzie nasz. To nasza albineczka, paribalek, basiorek, tam pieszczoch, a tu kochani moje landszafty, moje MK Cafe i moje inne skarby, które nie podobają się wam, bo przypomina to odpust jarmarczny. A bocianówka jest dziurawa. Z wielkim bólem muszę to się pozbyć, ale moja dusza płacze i serce jest rozdarte. Bo raz z tym landszaftami i innymi rzeczami, które wywożę na złom, wywożę swoją część mojej duszy. Widzicie? Trzy łapki przyszedł. Je. Kic, kic, kic. No, oswoił się. Ale się tu do nas wprowadzi. Już mi ufa. Głodny jest, widać. A tutaj kto mi chrupie z tyłu? Leńka chrupie tutaj. Gęsi za stawem, za parkanem latają, fruwają. No jest teraz okres na młode.